Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, mecenas książki Jutro jest teraz, opowiadającej o szoku, jaki przeżyliśmy i o tym, jak próbujemy oswoić i poukładać świat na nowo. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... A co jeśli nie zmienimy nic w projektowaniu miast w Polsce? 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Nazywam się Kasper Kalinowski. W tym roku zadajemy sobie samym i ekspertom pytanie, a co jeśli? Uważamy, że warto się nad tym zastanawiać. Co jeśli wyginą wszystkie pszczoły? Co jeśli już nie wrócimy do latania? Co jeśli przestaniemy się do siebie uśmiechać? Kryzys epidemiczny i jego konsekwencje się przeciągają. Same szczepienia trwają zaskakująco powoli. Więc nie bez powodu tegoroczna edycja programu Jutro Nauci nosi tytuł Nowa Normalność. Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Krzysztof Głódz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Gdy rozmawiamy o miastach przyszłości, jakoś naturalnie przychodzi mi na myśl Gdynia. Ponieważ jest to miasto, które ostatnio zajęło drugie miejsce w światowym rankingu FDI Global Cities of the Future. To miasto, które co roku wygrywa konkursy na najlepsze miasto do życia, miasto, gdzie mieszkańcy są najbardziej zadowoleni, miasto chyba też stosunkowo młode, jeśli chodzi o strukturę wiekową. Czy zdaniem pana doktora to jest wyjątek, czy reguła na tle innych miast na mapie Polski? No muszę powiedzieć, że właściwie patrząc na Gdynię, w porównaniu z innymi miastami, trzeba podkreślić jej wyjątkowość. Oczywiście można tutaj powiedzieć, że Gdynia to tak naprawdę bardzo młode miasto w porównaniu z wielowiekowymi miastami, z którymi mamy do czynienia w Polsce, bo tak naprawdę rozwój Gdyni to przecież wiek XX, to jest, można powiedzieć, zaledwie 100 lat. Ale jeśli popatrzymy na praktykę działania Gdyni, to jest ona wyjątkowa. Miasto, które w głębokim swym zamyśle jest nastawione na realizację potrzeb mieszkańców z wykorzystaniem wszystkiego, co oferuje współczesna technologia, ale też z takim głębokim przemyśleniem tego, jakie są trendy w zarządzaniu miastami. Także ja patrzę na Gdynię z wielkim zainteresowaniem, bardzo lubię to miasto i widzę tutaj wiele elementów takich nowatorskich. Zresztą wystarczy wejść na stronę internetową miasta Gdyni. Jak popatrzymy na to, jak są zbudowane strony internetowe, czyli serwisy informacyjne dla mieszkańców, dla inwestorów, przedsiębiorców, turystów, no to pierwsze, co rzuca się w oko, to te informacje o urzędniczych sprawach, o tym, jak załatwić różne dokumenty, o której godzinie, adresy. Tam zwraca uwagę pewna opowieść o Gdyni. I to jest, myślę, bardzo istotne. Poszukiwanie pewnej narracji, opowieści o mieście. Profesor Jerzy Hausner swego czasu, kiedy kilka lat temu wypracował taką koncepcję miasta idei i powiedział, że miasto, aby mogło się rozwijać w XXI wieku skutecznie dla mieszkańców, musi poszukać własnego DNA. Czegoś, co jest unikatowe dla tego miasta, pewnej specjalizacji, pewnej wyjątkowości. Myślę, że Gdynia właśnie tego szuka, właśnie to robi. Proszę też zwrócić uwagę, czy znacie Państwo wiele miast, w których wiceprezydent nie ma w przydziale obowiązku inwestycji, edukacji czy kultury? Tam jest wiceprezydent od jakości życia. To pokazuje na właśnie takie z gruntu, od podstaw, od fundamentów inne spojrzenie na rozwój miasta. I myślę, że warto uważnie przyglądać się Gdyni. Mi to się od razu z Butanem kojarzy, gdzie mierzą szczęście narodowe brutto obywateli. No tak, ale w Gdyni bardzo dużo o szczęściu mówią. To też jest ciekawe. To też jest wyjątek na tle reszty kraju. A weźmy naszą wspaniałą stolicę. Często się pojawia takie pytanie, czy Warszawa może być kiedyś europejskim Dubajem, ale rozpatrzmy to w takim szerszym kontekście, bo to jest miasto, które no dużo ucierpiało. Socrealizm, prawda, zrobił swoje. Czy takie miasta postsocjalistyczne będą miały łatwiej czy trudniej we wdrażaniu tych modnych ostatnio koncepcji miast inteligentnych, smart cities i tak dalej? Powiem tak, że w Dubaju jest o wiele łatwiej. Z trzech powodów co najmniej. Po pierwsze, Dubaj buduje się praktycznie od podstaw przez te ostatnie kilkadziesiąt lat. I to jest, ciągle on jest w budowie.
Po drugie, ilość pieniędzy, tak kolokwialnie mówiąc. To ma znaczenie, kiedy mówimy tutaj o koniecznych, niezbędnych, dosyć drogich często inwestycjach. I trzecia rzecz to kwestia klimatyczna, pogody. Tutaj my mamy do czynienia ze znacznie bardziej zróżnicowanymi warunkami pogodowymi i to ma niebagatelne znaczenie dla tego, w jaki sposób myślimy o rozwoju infrastruktury, jaka jest logika zarządzania miastem. Ale z drugiej strony pan pyta o to, czy miasta socrealistyczne albo postsocrealistyczne mają szansę wykorzystywać te technologie. Oczywiście, to jest kwestia tylko do odpowiedniego dostosowania i wydaje się, że nasze polskie miasta starają się to robić. Myślę tutaj o Warszawie, ale przecież też Kraków, Poznań, Wrocław bardzo dużo. Mówię o tych dużych miastach, ale też te małe miasta, które, no jak wiemy, przeżywają dosyć poważny kryzys, przede wszystkim z powodów demograficznych, ale również te małe miasta starają się wdrażać coś, co można by określić jako koncepcja smart city. Przy czym ja tutaj chcę jasno powiedzieć, że i zresztą w Polsce widzimy, że to powoli zmienia się, że to zrozumienie się powiększa. Smart city to nie jest suma gadżetów technologicznych, które wprowadzimy do przestrzeni miejskiej. To nie kamery, czujniki, monitoring, stacje do ładowania same w sobie, ale to, co my z tym potrafimy zrobić dla dobra mieszkańców. To kryterium dobra mieszkańców jest chyba najistotniejsze. Czy nasze miasta mają szansę to zrobić? Oczywiście, że tak, pod jednym warunkiem, że włodarze, szeroko rozumiana grupa tych, którzy zarządzają miastami, będą prowadzić rzeczywisty dialog z mieszkańcami tych miast. A ten dialog istnieje? Jeśli sytuacja, jaka jest obecnie w 2021 roku, utrzymuje się, jeśli nie zmienimy nic w projektowaniu miast w Polsce, to jaka przyszłość nas czeka? Niestety zwiększające się koszty, zakorkowanie, nieprzyjazne warunki pogodowe, z którymi mamy do czynienia i które będą narastać, będą powodować coraz większe problemy. My musimy nauczyć się reagować. Oczywiście przez ostatnich kilkadziesiąt lat, na pewno kilkanaście ostatnich lat, mieliśmy do czynienia z całą masą różnych określeń dla miast. Smart city jest chyba takim najbardziej popularnym, ale przecież miasto odporne, miasto wody, miasto zrównoważone. Profesor Hausner mówił o mieście idei. Ja bym chciał zaproponować taką bardzo prostą nazwę. Dobre miasto. A good city, mówiąc po angielsku. Miasto dobre to takie, które rozwija się w zgodzie z własnymi mieszkańcami. Teraz, ja wiem, że to jest bardzo łatwo powiedzieć. Znacznie trudniej zrobić. Pytanie, na ile rzeczywiście mamy do czynienia w polskiej przestrzeni publicznej miast, ale uogólniając to w przestrzeni samorządowej, ile mamy rzeczywistej rozmowy z mieszkańcami i takiego włączania nie dla konsultowania, ale dla podejmowania decyzji. I to jest niesamowicie trudne. Ja głęboko wierzę w tą zmianę pokoleniową, która następuje. Młodzi ludzie przyzwyczajeni do innego sposobu komunikowania się. Ten nowy sposób jest powiązany z funkcjonowaniem w świecie ztechnologizowanym, w świecie sieciowym, w internecie. I nie chodzi mi tutaj wyłącznie o miejsce, jakim jest internet, ale o sposób wchodzenia w relacje i w reakcje, które internet oferuje, wnoszą nowe oczekiwania i nowe sposoby funkcjonowania w tej przestrzeni publicznej. Inaczej mówiąc, nie da się dzisiaj ignorować kompletnie postulatów ludzi obecnych w przestrzeni miejskiej. Nie da się nie słuchać i nie rozmawiać. Jedną rzeczą jest oczywiście słuchać tak, żeby słyszeć, ale z drugiej strony musi być jeszcze reakcja, czyli ta rozmowa.
Czy problem nie jest trochę szerszy, bo czasy się zawsze zmieniały, tylko teraz zmieniają się dużo szybciej. Może w Europie tego nie widać. W krajach rozwijających się ten pęd do miast, żeby poprawić swoje życie, bo już teraz połowa populacji całego świata mieszka w miastach. Szacuje się, że no za 30 lat, w połowie wieku, tereny zurbanizowane to będzie 3/4 globalnej populacji. No przecież to pęka w szwach. Jak sobie poradzić w miastach przyszłości z przeludnieniem? Polski to też dotyczy? Oczywiście dotyczy. Zobaczmy, co się dzieje, jeżeli chodzi o demografię miasta, te o funkcjach metropolitarnych w Polsce, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, one stale się rozwijają, zwiększają liczbę mieszkańców. Nie tylko dlatego, że przyjeżdżają ludzie, żeby tam w poszukiwaniu pracy, lepszego życia, lepszych warunków, edukacji, ale też tam w tych miastach dużych, ponieważ trafiają tam ludzie młodzi, mamy nie najgorsze czasami wskaźniki przyrostu naturalnego, na przykład w Warszawie. Co jest wyjątkiem na tle Polski. Oczywiście. Równocześnie te małe i średnie miasta tracą populację. Stąd tutaj wspominałem wcześniej o demograficznych uwarunkowaniach. I teraz to oznacza, że miasta zaprojektowane dla X liczby mieszkańców nagle muszą pomieścić x razy 2. I to jest problem taki urbanistyczny, przestrzenny, ale to jest też problem dotyczący usług publicznych. Każda jednostka samorządowa musi swoim mieszkańcom zaoferować. I teraz, jeżeli nie dopuścimy do takiego logicznego, sensownego rozlewania się miast w porozumieniu z otoczeniem, czyli z jednostkami, które miasta otaczają, to będziemy mieli no, poważny kłopot. Będziemy mieli, powiedzmy, sytuację jak w Singapurze czy w Hongkongu. I to oznacza blokadę rozwojową. Ja twierdzę, że kluczowa jest współpraca terytorialna. Dzisiaj miasta typu Kraków czy Warszawa muszą współpracować z gminami otaczającymi, wspólnej realizacji zadań publicznych. Edukacja, transport, ochrona środowiska, przecież powietrze nie zna granic miejskich. Kultura, dostęp do zielonych terenów, dostęp do przestrzeni rekreacyjnych. To wszystko w tej chwili przestaje być poszatkowane. Znaczy, jeśli będziemy utrzymywać takie poszatkowanie, takie oddzielenie od różnych grup organów decyzyjnych, to będziemy mieli poważne kłopoty. Nie ma innego wyjścia. A kłopotem nie jest trochę to jest zachodnioeuropejski kłopot duży, że te społeczeństwa po prostu się starzeją. Tutaj wyjątkowo Polacy nie odstają, wręcz wyprzedzają stawkę. Ta struktura demograficzna całkowicie się przetasuje w ciągu kilku dekad. I mamy miasta przyszłości. Czy takie miasta są w ogóle w stanie wyjść naprzeciw potrzebom osób starszych, których będzie przybywać? W miastach przyszłości, po brzegach wypełnionych technologią, znajdzie się dla nich jeszcze miejsce? My jesteśmy w tej chwili w sytuacji bardzo niebezpiecznej, znaczy niebezpiecznej. Tu już nie da się z tym za wiele zrobić, tak? Po prostu będziemy mieli starzejące się bardzo dramatycznie społeczeństwo i za 30 lat, skoro mówimy o połowie wieku, Polska będzie miała najstarsze społeczeństwo z krajów Unii Europejskiej. Średnia wieku przekroczy nam 50 lat. I to oznacza, że miasta muszą zmienić swoją filozofię funkcjonowania. I miasta o tym wiedzą już, tak? To znaczy już jak popatrzymy na, kiedyś przeglądałem strategie rozwojowe miast dużych, to już tam jest obecne, ta świadomość działania na rzecz starszych, na rzecz seniorów. Ale tu jest oczywiście problem ewentualnej bariery w dostępie do technologii. No, możemy powiedzieć, że osoby starsze, dla nich jest to bariera taka umiejętnościowa, kompetencyjna, jeżeli chodzi o korzystanie z różnego rodzaju nowych technologii. No i tak i nie. Ja bym nie bał się wprowadzania tych rozwiązań do przestrzeni miejskiej, bo proszę zobaczyć, że zmiana pokoleniowa, no powiedzmy w roku 2040, a więc za niecałe 20 lat, seniorami będą ci, którzy dzisiaj są niejako w środku tych zmian technologicznych, korzystając z nich codziennie, są już przyzwyczajeni do tego, o czym pan powiedział, że przyzwyczajeni do zmian. Dlatego ja się tego
właściwie nie boję. Ludzie przyzwyczaili się do postępu technologicznego, uznali go za coś, to jest paradoks naszych czasów, że zmiana stała się czymś stałym. I wprawdzie mówimy o pokoleniu cyfrowych imigrantów, którzy urodzili się w świecie przedcyfrowym, a teraz muszą niejako nauczyć się tego języka cyfrowego, muszą nauczyć się od podstaw często wielu umiejętności i sposobów załatwiania spraw, a napiera na nich pokolenie cyfrowych tubylców, czyli ludzi, którzy urodzili się już w epoce cyfrowej, dla których jest to przestrzeń naturalna, to jest ich ekosystem, ich środowisko, w którym wyrośli. Jednak ci imigranci cyfrowi, dzisiejsi 50-latkowie, 40-latkowie, bardzo dobrze adaptują się do tego systemu. I oni za 20-30 lat będą seniorami. Oni będą tą największą grupą w miastach, ale oni też, myślę, że dadzą sobie radę z tym technologicznym światem. Nie bałbym się tego. A to nie jest trochę tak, bo na samym początku pan doktor o tym wspomniał, więc może wróćmy do tego na koniec, że miasto powinno posiadać DNA. No można to przetłumaczyć jako jakąś pewną tożsamość. I o ile te smart cities to nie są tylko algorytmy, bo to jest przede wszystkim funkcjonalność tych miast, te algorytmy mają czemuś służyć. Tak powinno być. Znaczy taka kaskada zmian, która jest związana z rozwojem, inteligentnym rozwojem miast, nie oznacza po prostu zerwania więzi z historią, pozbawiamy miasto tożsamości, bo tutaj przebudujemy jakiś kwartał, ponieważ nie jest funkcjonalny, tutaj dodamy jakieś nowe ulepszenia, a tutaj zrobimy park. Czy to nie pozbawi miasta tożsamości? Szczerze mówiąc, nie boję się tego. Z kilku powodów. Po pierwsze, jednak rozwój miast to jest kwestia porozumienia wielu pokoleń, przynajmniej co najmniej dwóch, a właściwie trzech pokoleń ludzi, którzy mieszkają w jakiejkolwiek przestrzeni. I to porozumienie musi być. Pamiętajmy, że decydentami są jednak ludzie, którzy no, mają pewne doświadczenie życiowe, mają już określony wiek. To po pierwsze, czyli musi być to porozumienie międzypokoleniowe. Po drugie, miasta upatrują, często właśnie szukając własnego DNA w dziedzictwie kulturowym, upatrują swoich specjalizacji, upatrują tego, co moglibyśmy nazwać właśnie tożsamością. Bo dzisiaj chyba już wszyscy wiemy i większość miast zdaje sobie z tego sprawę, że nie można być dobrym we wszystkim i nie można mieć tożsamości absolutnie uniwersalnej, a więc poszukują. Mieszkam na co dzień w Nowym Sączu i w Krakowie, dzielę te miasta, traktuję jako swój dom. I widzę i w jednym, i w drugim miejscu taką chęć, także wśród młodych ludzi, chęć szukania tego, co moje, co jest identyfikujące. I sięgania do tego, co jest właśnie tożsamością historyczną i dziedzictwem kulturowym. Proszę zobaczyć, jak w Krakowie na przykład podchodzi się do rozwoju Starego Miasta, które jest niezwykle ożywione, ale na bazie tego, co historia nam przyniosła. Znakomity rozwój Kazimierza, dzielnicy Krakowa. Bardzo ciekawy rozwój Nowej Huty. Nowa Huta, która była symbolem właśnie tego, o czym pan mówił, socrealizmu. Dzisiaj Nowa Huta jest w gruncie rzeczy taką nową przestrzenią kulturową dla Krakowa. Połączona bardzo mocno już z miastem, zintegrowana, ale równocześnie szukająca tej własnej specjalności, tych budynków z lat 50., pewnych miejsc, które są uczęszczane przez wielu ludzi, parków, które nawiązują do tamtych czasów. Tu jestem optymistą, bo Polacy ze swojej natury lubią historię, lubią pewne symbole, które ich łączą, i myślę, że mądrzy włodarze będą to rozumieć i będą to wykorzystywać właśnie poprzez także technologie, bo te technologie mogą wzmocnić kwestie udostępnienia informacji, materiałów, zwiedzania, ale także no, udostępniania dla szerokich rzesz, mieszkańców, turystów, dla Krakowa, dla Gdańska, dla Poznania, ale też dla małych miast. Zobaczmy na Sandomierz chociażby. Turyści to jest znakomity sposób też na budowanie gospodarki lokalnej. A dlaczego turyści będą zainteresowani? Kiedy turyści będą zainteresowani? Wtedy, kiedy będziemy dawać im odpowiednią ofertę, a to oznacza wykorzystywanie dziedzictwa.
Stąd też ten element gospodarczy tutaj ma też bardzo duże znaczenie. No ogólnie mi to miasta przypominają język. Odgórne zalecenia nic nie dają, tworzą je ludzie, one mają tworzyć miejsce dla ludzi i ten kierunek zmian jest wypadkową tak wielu czynników i dlatego to jest tak skomplikowany temat. To ciekawe porównanie z tym językiem, muszę pomyśleć o tym. Dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był dzisiaj dr Krzysztof Głuc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo dziękuję. Do widzenia. A ja nazywam się Kasper Kalinowski. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, mecenas książki Jutro jest teraz, opowiadającej o szoku, jaki przeżyliśmy i o tym, jak próbujemy oswoić i poukładać świat na nowo.